Cześć. Kochani, za nami poniedziałek bardzo pracowity, ponieważ od samego rana zaczęliśmy rejestracją w Płońsku. Była to rejestracja, a raczej przerejestrowanie polskiego samochodu naszego klienta. Następnie działaliśmy już dla Was w Warszawie, na terenie Warszawy. A oczywiście skończyło się złożeniem Waszych deklaracji na podatek akcyzowy. Więc co jak co, kochani, ale jesteśmy bardzo zadowoleni dzisiejszego dnia, ponieważ minął nam naprawdę bardzo pracowicie. Ale oczywiście cieszymy się bardzo z tego. Tutaj mieliście okazję zobaczyć parę fotoczek z dzisiejszego dnia. Słuchajcie, co chciałabym, abyście zwrócili uwagę? Ponieważ, jak wiecie doskonale, również ubezpieczamy samochody, mieszkania, życie. Oczywiście, jeżeli chodzi o komunikację, no to u nas to przewyższa, ponieważ jest tego jak najwięcej. Jednak chciałabym zwrócić uwagę tutaj na ubezpieczenie również mieszkania. Kochani, zachęcam Was tak naprawdę do zapoznania się z ofertami naszymi, ponieważ są to naprawdę bardzo korzystne oferty na fajne sumy ubezpieczeniowe i przede wszystkim na bardzo, bardzo korzystne składki. Ponieważ dla niektórych czasami, jeżeli chodzi o ubezpieczenie mieszkania, wydaje nam się, że są to horrendalne ceny. Tutaj wyprowadzę Was z błędu, ponieważ naprawdę wychodzi to bardzo korzystnie i czasami warto naprawdę skorzystać z takiego ubezpieczenia, tak? Dlatego gdybyście chcieli sprawdzić tak naprawdę, jak by wchodziło Wasze mieszkanie, oczywiście bardzo Was do tego zachęcam. Nie musicie od razu przychodzić do nas do biura, wystarczy, że się z nami skontaktujecie mailowo bądź po prostu telefonicznie, tak? Ja w odpowiedzi podaję Wam tak naprawdę, jakie informacje bym od Was potrzebowała. Wy mi oczywiście to podajecie i przygotowujemy ofertę, więc tutaj naprawdę to nie jest żadnym problemem. A zawsze, słuchajcie, warto jednak jest posiadać takie ubezpieczenie, ponieważ ile, słuchajcie, osób już do nas przyszło i nie mówiło właśnie, że coś się stało w domu i oj kurczę, jak dobrze by było jednak to mieć, tak? Więc warto zwrócić na to uwagę, słuchajcie. Myślę, moi drodzy, w takim razie, że następny filmik poświęcimy stricte ubezpieczeniu na dom. Wtedy pokażę Wam tak naprawdę, jakie mogą być opcje, tak naprawdę, jakie mogą być zakresy. Myślę, że to będzie fajnym rozwiązaniem, ale dzisiaj to tyle.